Witam was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie zrobimy sobie recenzję drukarki Sidewinder X1. No i standardowo zaczniemy sobie od tego, jak była ona zapakowana. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie, jak to było zapakowane, to link do filmu z unboxingu macie w prawym górnym rogu oraz w opisie. Krótko mówiąc, drukarka była dobrze zabezpieczona, karton był na rogach wzmocniony, no a elementy ruchome drukarki zabezpieczone tretytkami przed ruchem. W zestawie oprócz samej drukarki dostajemy instrukcję ustawiania slicera, kolorową instrukcję montażu i jest ona czytelna, ma obrazki i każdy powinien sobie poradzić z montażem. Dodatkowo wspomina o wszystkich najważniejszych aspektach montażu, nawet o tym, żeby docisnąć odpowiednio rolki. A nie znajdziemy tego we wszystkich drukarkach, które takie rolki posiadają. Oprócz tego w zestawie znajdziemy oczywiście przewód zasilający, a do tego mamy tutaj również paczkę z narzędziami, w której znajdziemy przewód USB, części zapasowe, klucz oraz pendrive'a o pojemności 1 GB. W tym zestawie nie znajdziemy szpachelki, pensetki ani nawet cążek, tak więc dla początkujących drukarzy może być to minus, ponieważ będą musieli te akcesoria dokupić sobie sami. Jeżeli chodzi o zawartość pendrive'a, no to znajdziemy na nim elektroniczną wersję instrukcji, model testowy do wydrukowania, oprogramowanie zalecane przez producenta oraz profil tej drukarki do programu Slicer. Jeżeli chodzi o montaż tej drukarki, to jest on równie prosty co w Creality CER10S i Tremedze i tym podobnych drukarkach. Wystarczy tutaj przykręcić bramę do podstawy za pomocą 4 śrub, następnie do bramy możemy przykręcić uchwyt na szpulę, podłączyć przewody, ewentualnie naciągnąć paski i napiąć rolki. I to wszystko, potem wystarczy wypoziomować stół i możemy drukować. Na tym etapie napotkałem jednak na jeden drobny problem, no i chodzi tutaj o to, że karetka była luźna. Teoretycznie wystarczyłoby tutaj dokręcić rolki, odpowiednio ustawić mimośród, żeby ten układ napiąć. Niestety moje rolki były na tyle szeroko rozstawione, że ciężko było znaleźć ten punkt, w którym ten układ był napięty. W moim przypadku są one nieco za szeroko rozstawione i nie dało się napiąć tego układu wystarczająco mocno. Znalazłem po prostu punkt, w którym ten układ był maksymalnie napięty, jak tylko się dało. No i tak już zostawiłem. Jak pewnie widzicie, tutaj nie mamy takich zwykłych przewodów poprowadzonych bezpośrednio do karetki. Mamy tutaj takie taśmy, które właśnie nam odpowiednie sygnały przekazują. No i w trakcie montażu musimy je w odpowiednie miejsce podłączyć. Jak to zrobić, to również opisane jest w instrukcji, aczkolwiek jeżeli nigdy tego typu taśmy nie podłączaliście, to polecam wam zrobić to powoli i dokładnie zgodnie z instrukcją, żeby tej taśmy nie uszkodzić. Z moich obserwacji wynika, że z tymi taśmami nic złego nie powinno się w tej drukarce dziać, aczkolwiek jeżeli będą źle traktowane, jeżeli nie będziecie na nie uważać, będziecie je potrącać, uderzać, no to zwyczajnie mogłoby się przerwać, no i będziecie mieć problem. Jeżeli chodzi o wymiary tej drukarki, no to ma ona 46 cm szerokości, 55 cm długości i 65 cm wysokości. Do wysokości należy jeszcze doliczyć 8 cm uchwytu na szpulę, czyli w sumie wraz z uchwytem mamy 73 cm wysokości. Jeżeli chodzi o konstrukcję tej drukarki, to mamy tutaj drukarkę z typowym układem kartezjańskim. Drukarka ma dwa silniki w osi Z, także możemy być spokojni o to, że oś X nie będzie opadać w zależności od położenia karetki. Dodatkowo silniki te są u góry zsynchronizowane paskiem, a same śruby zabezpieczone są w łożyskach. Dzięki temu, że te silniki mamy zsynchronizowane, to nie musimy się martwić o to, że po wyłączeniu zasilania i jakimś ruchu tą drukarką nasze silniki się rozsynchronizują i przez to oś X nie będzie pod odpowiednim kątem do stołu. W tej drukarce mamy jeszcze bardzo fajny bajer, ponieważ pomiędzy nakrętką a mocowaniem osi X mamy coś w stylu sprzęgła, które nie przenosi ruchów śruby na konstrukcję. Czyli jeżeli śruba nie byłaby idealnie prosta, a często te śruby proste nie są, i podczas pracy, podczas obrotu ruszałaby się na boki, co mogłoby powodować efekt Z-wobble, no to dzięki temu sprzęgłu nie są te ruchy przenoszone na konstrukcję, co sprawia, że ta drukarka powinna być wolna od efektu Z-wobble. Z lewej strony drukarki znajdziemy tylko i wyłącznie otwory wentylacyjne.
Z przodu zaś dotykowy ekran, a obok niego przycisk do jej restartu. Nad ekranem znajdziemy gniazdo USB oraz slot na kartę microSD. Z prawej strony znajdziemy znów otwory wentylacyjne i port USB. Z tyłu drukarki znajduje się gniazdo zasilania wraz z włącznikiem, a u góry uchwyt na szpulę. Wszystkie elementy konstrukcyjne tej drukarki wykonane są z profili aluminiowych. Sama obudowa z blachy, podobnie jak w Sapphire Pro. Elementy karetki, płyta pod stół i tym podobne części również są wykonane z metalu. Jak widzicie, jest to konstrukcja bardzo podobna do tej w CR10S i jest ona również bardzo podobnie stabilna. Mam jednak wrażenie, że minimalnie mniej. Jeżeli weźmiemy tą bramę i lekko pociągniemy do siebie, no to czuć, że ona się lekko ugina. Czy tak było w CR10C? Szczerze mówiąc, nie zwracałem wtedy na to uwagi, więc równie dobrze mogłoby tutaj być tak samo. Myślę, że użytkownicy tych drukarek mogłyby się teraz na ten temat wypowiedzieć. W tej drukarce, o ile nie zajrzymy do środka, nie znajdziemy żadnych drukowanych elementów. Jeżeli do środka już zajrzymy, to w środku znajdziemy żółte elementy, które służą do prowadzenia przewodów, no i są one właśnie wydrukowane. Jeżeli chodzi o ekstruder, to mamy tutaj ekstruder typu Direct i jest to taki niby klon Titana Aero. No i mówię niby, ponieważ nie jest to jego dokładna kopia. Jest to podobnie skonstruowane, czyli obudowa tego Titana jest właśnie z radiatorem, no i sama droga od ekstrudera do hotendu jest bardzo krótka, aczkolwiek właśnie ta pokrywa Titana jest całkiem inna niż Titana Aero. Co do samego hotendu, no to mamy tutaj nietypowo hotend Volcano, dodatkowo standardowo mamy ten hotend w silikonowej skarpecie, co oczywiście zasługuje na duży plus. Jeżeli chodzi o elektronikę, to mamy tutaj płytę główną MKS Gen LV10, czyli jest to 8-bitowa płyta główna z możliwością wymiany driverów. Jest to już dość leciwa płyta i na tą chwilę nie oferuje nic nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o drivery, to mamy tutaj ciche drivery, co oczywiście zasługuje na plus, aczkolwiek nie są to drivery TMC. Wyraźnie słychać je przy wyższych prędkościach, czyli prawdopodobnie wyłączają ten cichy tryb, żeby uniknąć zgubienia kroków. Są to jednak drivery nietypowe. Radiatory są do nich mocno przyklejone, ale specjalnie dla Was jeden oderwałem i oczyściłem układ, żeby zobaczyć, co to tam tak naprawdę jest i możecie to zobaczyć teraz na zdjęciu. Robiłem niewielki research na temat tych układów, ale niestety nie znalazłem na ich temat nic sensownego. Drukarkę zasila nam zasilacz marki Sunlan 24V o mocy 200W i warto zaznaczyć, że nie ma on własnego chłodzenia. Jak widzicie, przewody są ładnie poprowadzone i trzymane przez drukowane elementy na miejscu. Jeżeli chodzi o krańcówki, które tutaj mamy, no to są to krańcówki indukcyjne, czyli nie będzie nam tutaj nic przy hamowaniu klikało, a i powinno być to również trochę bardziej dokładne. Jeżeli chodzi o ekran, no to mamy tutaj dotykowy, kolorowy wyświetlacz z systemem znanym z innych płyt głównych właśnie od MKS. Jest on przejrzysty i responsywny. Stół, który tutaj mamy, ma 310x310mm, aczkolwiek deklarowany przez producenta obszar roboczy to 300x300mm w podstawie i 400mm wysokości. Podłoże do druku, które tutaj mamy, to znany wszystkim Ultra Base, który pozwala drukować np. z PLA czy PET-u bez potrzeby używania środków adhezyjnych. Jest on dość płaski, nie miałem tutaj żadnego problemu z odklejaniem się materiału w przypadku, gdy chciałem zadrukować całą jego powierzchnię, a warto zaznaczyć, że nie przykładałem się jakoś znacznie do poziomowania tego stołu, aczkolwiek z testów, które przeprowadziłem, wynikło, że przegi tego stołu są nieco niżej niż środek. Za środek rozumiem tutaj pole na środku stołu o boku 20 cm. Różnica między krawędziami a środkiem jest naprawdę minimalna. Różnica między krawędziami a środkiem w przypadku Endera czy Sapphire Pro w ich oryginalnej konfiguracji była znacznie większa, a warto zaznaczyć, że miały przecież one mniejszy stół. Sam stół jest wystarczająco stabilny, a płyta pod nim jest sztywna. Stół zawdzięcza swoją stabilność, podobnie w sumie zresztą jak karetka w osi X, dzięki temu, że prowadzony jest po 6-centymetrowym profilu.
A w przypadku karetki jest to tutaj bardzo istotne, ponieważ jest ona ciężka, jest to ekstruder typu Direct i jak najbardziej zastosowanie takiego szerokiego profilu w tym miejscu jest na plus i poprawia nam stabilność. Wracając do stołu, oczywiście jest on zaizolowany. Do 60 stopni nagrzewa się w zaledwie 60 sekund, do 100 stopni w minutę 56 sekund, a do 150 stopni, ponieważ jest to maksymalna temperatura, jaką można tutaj ustawić i chciałem ją przy okazji sprawdzić, rozgrzewa się w 3 minuty i 22 sekundy. Dla porównania przypomnę Wam wyniki CR10S. Ta do temperatury 60 stopni rozgrzewała się ponad 5 minut. Tak więc raz, że stół grzeje się ponad 5 razy szybciej na tej drukarce, to osiąga także znacznie wyższe temperatury. A to dlatego, że jest to stół sterowany poprzez SSR i zasilany prądem przemiennym. Jest to raz, że bardziej wydajne rozwiązanie, a dwa, że stół zasilany w taki sposób nie obciąża nam zasilacza, przez to napięcia podawane na silniki oraz elektronikę są bardziej stabilne. Pobór prądu tej drukarki to podczas nagrzewania około 580 W, a średnia podczas pracy przy temperaturze 60 stopni stołu oraz 200 hotendu około 135 W. Jeżeli chodzi o dodatki, to mamy tutaj czujnik filamentu oraz system wznawiania wydruku po zaniku zasilania. Oprócz tego bardzo oryginalnym dodatkiem, którego nie widziałem do tej pory w żadnej chińskiej drukarce 3D, jest dioda oświetlająca wydruk. Z poziomu menu możemy zmieniać jej kolor, niestety niedowolnie, mamy do wyboru tylko kilka. Niestety podczas druku nie możemy sobie dowolnie tego koloru zmieniać, możemy go tylko włączać i wyłączać. Jeżeli chodzi o głośność tej drukarki, to mamy tutaj drukarkę z najcichszymi wentylatorami, jaką do tej pory testowałem. Ponadto jest to pierwsza drukarka, w której faktycznie czuć, że obudowa jest wentylowana, czuć, że jest przepływ powietrza. Od spodu drukarki mamy spory wentylator, który ewidentnie ma wystarczająco dużo siły, żeby przez całą tą obudowę drukarki powietrze przepchnąć. Głośność tej drukarki z odległości około 0,5 metra to maksymalnie 55 dB, natomiast zazwyczaj oscyluje ona na poziomie 50 dB. Jak już wspominałem, przy driverach ogólnie jest tutaj cicho, ale jeżeli używacie dużych prędkości przejazdów jałowych, no to będzie tutaj słychać drivery przy przejazdach. Posłuchajcie sobie teraz, jak ona brzmi. Co do efektu Z-Wobble, no to ten dzięki właśnie temu całemu układowi, sprzężeniu tych wszystkich rozwiązań, które mamy tutaj zastosowane, nie występuje. Na tym teście możecie jednak zobaczyć drobne przesunięcia warstw, a powstały właśnie one przez to, że szpula była postawiona przed drukarką i czasem się klinowała. Jak mówiłem, ta brama nie jest idealnie sztywno przymocowana do podstawy, może się lekko ugiąć, no i właśnie przy wyższych warstwach, jeżeli ten filament nam tą bramę trochę ciągnął, no to właśnie widać to w postaci przesunięcia tutaj warstw. Ale jeżeli trzymamy szpulę tak jak się powinno, czyli na tym uchwycie tutaj, no to coś takiego nam się nie powinno wydarzyć. Jeżeli chodzi o czujnik filamentu, no to ten działa bez problemu. W momencie, w którym filament skończy się w tym czujniku, no to drukarka pauzuje wydruk, no i musimy umieścić nowy filament w czujniku, a następnie ręcznie z poziomu menu wydruk wznowić. Wznawianie wydruku po utracie zasilania również działa bez problemu, a do tego działa bardzo dobrze, podobnie jak w Sapphire Pro. Oś Z nie jest zerowana podczas wznawiania wydruku, więc można spokojnie drukować na całym stole. Niestety tutaj ze względu na to, że mamy Ultra Base, jeżeli prąd nam zaniknie i stół zdąży wystygnąć, no to model się prawdopodobnie odklei, no i nasze wznawianie nie będzie skuteczne. No i teraz ogólnie podsumuję cały zestaw do tej pory, co zauważyłem, plusy i minusy. No więc z plusów. Uchwyt na szpulę można bardzo łatwo dopasować do szerokości szpuli, wystarczy poluzować śrubki, no i odpowiednio to rozsunąć. Do tego można też go dopasować do wielkości szpuli, no ale tutaj niestety trzeba odkręcić łożyska i przykręcić je w inne miejsce, ale moim zdaniem to jest już czasochłonne i mi by się osobiście tego robić nie chciało. W drukarce mamy asystenta poziomowania stołu, także bardzo łatwo i szybko możemy go wypoziomować, a ułatwiają nam też to duże uchwyty do poziomowania. W drukarce tej mamy możliwość druku nie tylko z karty pamięci, ale również i z pendrive'a, czy ogólnie z jakiegoś nośnika USB.
Drukarka ma dobre i ciche chłodzenie, a do tego pracuje miękko. Co to znaczy, że pracuje miękko? Stojąc obok tej drukarki, kiedy pracuje, nie słyszymy żadnego stukania, pukania, nie mamy jakoś tutaj wyczuwalnych luzów. Standardowe przyspieszenia nie są duże, są dobrze dobrane, na tyle, że stojąc obok, obserwując tą drukarkę, patrzymy na nią i po prostu jest to przyjemne w oglądaniu i słuchaniu. Oprócz tego ogromnym plusem jest to, że ta drukarka działa świetnie od pierwszego uruchomienia. Montaż jest bardzo szybki, prosty i jedyne co potem musimy zrobić, to wypoziomować stół. To są jedyne rzeczy, które musiałem zrobić, żeby drukować. Po pierwszym wydruku testowym włączałem wydruk i wychodziłem z pokoju ze spokojną głową, ponieważ już byłem na tyle pewny, że po prostu ten filament się dobrze ułoży, wszystko się przyklei i będzie się dobrze drukować. No i teraz czas na minusy. Ci, którzy oglądali unboxing, dobrze wiedzą, że nawiew zwyczajnie odpadł podczas odpakowywania drukarki. Musiałem go przykleić i po prostu zrobiłem to za pomocą kropelki. Kolejnym dla mnie minusem jest fakt, że włącznik jest z tyłu. Jeżeli stawiacie drukarkę przy ścianie, to musicie potem daleko sięgać, żeby ją włączyć. Mogłoby być lepiej, ale to nie jest jakiś ogromny minus. Kolejnym minusem jest fakt, że ekran nie siedzi stabilnie, nie jest dobrze przymocowany i sprawia wrażenie słabo wykananego. Podczas dotykania go, klikania rzeczy widać dokładnie, że ten ekran rusza się w swojej ramce, no i po prostu to nie jest fajne. Powinno być to na sztywno przymocowane. Kolejnym minusem jest to, że mamy tutaj zablokowany EEPROM. To znaczy, jeżeli chcielibyśmy coś sobie tam pozmieniać na stałe, no to niestety, ale tak po prostu zrobić się tego nie da. A przydałoby się coś zmienić, bo standardowo ekstruder podaje za dużo materiału i przydałaby mu się kalibracja. Oczywiście można to zrobić innymi sposobami, o tych sposobach opowiadałem w filmach na temat kalibracji. Link do całej playlisty z kalibracją macie w prawym górnym rogu oraz w opisie. Kolejny minus dotyczy grzanego stołu. Tutaj pomimo tego, że ustawiłem, aby drukarka nagrzała stół do 150 stopni, ten nagrzał się jedynie do 120 stopni w najgorętszym miejscu. To naprawdę duża różnica i należy brać to pod uwagę. Żeby tego było mało, ten stół grzeje nierówno. Na środku mieliśmy 120 stopni, a w brzegach, w rogach tej grzałki mieliśmy 90 stopni. No to aż 60 stopni różnicy od tego, co teoretycznie być powinno. No i aż 30 stopni różnicy między najgorętszym a najchłodniejszym punktem stołu. Także jeżeli ktoś planowałby drukować z ABS-u bardzo duży model, no to może mieć z tym problemy. Oczywiście to i tak byłoby robione w zamkniętej komorze, więc pewnie ten stół by się lepiej tam dogrzał, no ale należy brać to pod uwagę. Jeżeli chodzi o dolną pokrywę, to jest tutaj podobnie co w Sapphire Pro. Jest ona z cienkiej blachy, aczkolwiek z grubszej i sztywniejszej niż w Sapphire, ale ta i tak była nieco wygięta i nie przylega dokładnie w każdym miejscu podstawy. Skoro drukarkę mam już omówioną, no to przyszedł czas na wydruki i takim moim pierwszym wydrukiem zawsze jest taka oto kostka. Jak widzicie, wyszła ona przyzwoicie, ale zauważyłem na niej, że po prostu tego materiału drukarka podaje za dużo, jak już zresztą wcześniej mówiłem. Dlatego po wydrukowaniu tej kostki skalibrowałem sobie flow rate, a następnie przeprowadziłem kalibrację retrakcji. Retrakcja na tej drukarce jest bardzo prosta w kalibracji i działa bardzo dobrze, ponieważ jak mówię, mamy tutaj ekstruder typu Direct. No i jak widzicie, już z najmniejszym dystansem retrakcji tych nitek praktycznie nie ma, zostają tylko takie niewielkie ślady po retrakcji. No ale jak dobierzemy lepiej te ustawienia, no to tych śladów już nie ma wcale. No i tak naprawdę nie ma tutaj żadnych problemów z tymi nitkami, o ile oczywiście mamy dobrej jakości filament. Jeżeli nie wiesz, jak kalibruje się flow rate, retrakcję i tego typu rzeczy, to zapraszam Cię do mojej Akademii Kalibracji Drukarki 3D i link do tej playlisty znajdziesz w opisie. Po ustawieniu podstawowych parametrów wydrukowałem taką oto łódkę. Po lewej widzicie łódkę z Sidewindera, a po prawej z drukarki Creality CR10S. No i już na pierwszy rzut oka widać, że ten model jest bardziej precyzyjnie wykonany właśnie na drukarce Sidewinder X1. Ściany są gładsze, warstwy są równiej ułożone, no i ogólnie ten model wygląda lepiej. Na obu tych modelach możemy zobaczyć jednak coś w stylu Salmon Skin Effect, czyli takie prążki na modelu. Występuje on w jednym, jak i drugim przypadku, także w tej kwestii poprawy nie ma. Jeżeli chodzi o ghosting, to jest on na podobnym poziomie. W przypadku CR10S jest to trochę gorzej widoczne ze względu na kolor filamentu, no ale z takiego koloru kiedyś wydrukowałem i taki już musi być, ponieważ taki model mi został. Jakość tych wydruków jest podobna, ale takie ogólne wykończenie jest lepsze w przypadku Sidewindera. Zwróćcie jeszcze uwagę na jakość wykonania otworów. W
W przypadku Steinwindera ten otwór jest znacznie bardziej okrągły, w przypadku Creality było tutaj trochę gorzej, zarówno przy tym kominie tej łódki, jak i tym otworze z tyłu modelu. Dalej mamy oczywiście Sowę, która również wyszła przyzwoicie, aczkolwiek widać tutaj pewne problemy z chłodzeniem. Jest ono w przypadku tej drukarki odpowiednio mocne, niestety dmucha pod dyszę tylko z jednej strony, tak więc nie z każdej strony model będzie wychodził idealnie. Możemy to zobaczyć w przypadku Marvina, który wyszedł naprawdę dobrze jak na stokowe chłodzenie, a w przypadku tego modelu jest bardzo istotne, ponieważ jest on bardzo mały. Ale już na tych elementach po prawej i lewej stronie modelu można zobaczyć trochę problem z chłodzeniem. No i gdybyśmy mieli tutaj dookólny nawiew, to na pewno wyszłoby tutaj lepiej. Myślę, że na pewno takie nadmuchy do tej drukarki już są, wystarczy sobie dodrukować i będzie tutaj znacznie lepiej. Kolejny model to model, który od teraz będzie już w przypadku każdej drukarki drukowany. Jest to właśnie taki test chłodzenia, który możecie sobie teraz zobaczyć. Ewidentnie w przypadku jednej strony to chłodzenie działa lepiej niż w przypadku drugiej i to jest właśnie kwestia tego, że nadmuch dmucha tylko z jednej strony. Próbowałem na tej drukarce drukować również z ABS-u, no ale nawet pomimo użycia środków adhezyjnych ten model mi się odklejał, no i niestety nie było tutaj dobrych rezultatów. Przy druku z ABS-u zalecana jest jednak komora i ta z użyciem środków adhezyjnych powinna jednak na drukowanie z ABS-u na tej drukarce pozwolić. Oczywiście dajcie również znać w komentarzach, jak waszym zdaniem wypadają te modele. Moim zdaniem są bardzo dobre jak na stokową drukarkę. No i przyszedł czas na cenę tej drukarki. W tej chwili dostępna jest ona na Gearbest za $399, czyli około 1525 zł. W opisie mam jednak dla was kupon, który tą cenę zbija do $385, czyli około 1470 zł. Drukarka dostępna jest z magazynów europejskich, możemy wybrać na przykład Niemcy albo Czechy, co gwarantuje nam brak dodatkowego podatku VAT. Link do tej drukarki, jak i do wszystkich modeli, które drukowałem oraz filamentów, które wykorzystałem, znajdziecie w opisie. Ogólnie zawsze przy drukarkach, jeżeli zobaczę jakiś minus, jakiś błąd, do którego mogę się przyczepić albo mogę coś drążyć, no to ten temat drążę i szukam jakichś dalszych problemów. Tutaj nie miałem się do czego przyczepić, dlatego tych modeli testowych też nie było w tym przypadku zbyt wiele. W każdym razie przyszedł czas podsumować tą drukarkę. A więc, czy Sidewinder X1 to drukarka, która zajmie miejsce kultowej już Creality CR10S? Moim zdaniem tak. Mimo że na pierwszy rzut oka te drukarki pod względem konstrukcyjnym wydają się niemalże identyczne, to gdy lepiej się przyjrzymy, zauważymy postęp lub po prostu nowsze rozwiązania w niemalże każdym fragmencie tego sprzętu. Jeżeli dzisiaj miałbym wybierać drukarkę tego rozmiaru dla siebie, to z pewnością wybrałbym Sidewindera. Jest tutaj niemalże wszystko, czego dzisiaj oczekiwałbym od drukarki 3D. Wydajny stół na prąd przemienny, ekstruder typu Direct, ciche drivery i wentylatory, proste w obsłudze podłoże do druku, a to wszystko w przystępnej cenie. Wszystko to sprawia, że X1 jest świetną drukarką dla osób początkujących, które dopiero planują wejść w świat druku 3D, ale również dobrze sprawdzi się ona w rękach bardziej zaawansowanych użytkowników, potrzebujących pewnego sprzętu, który mogą szybko uruchomić i po prostu drukować bez poprawiania błędów producenta. Jeżeli więc szukasz drukarki o tak dużym polu roboczym, która w kilka minut od rozpakowania jest gotowa do pracy i nie wymaga żadnych modyfikacji, aby cieszyć się drukiem na wysokim poziomie, to Sidewinder z pewnością spełni twoje oczekiwania. No i to tyle w tym filmie. Zostawcie pod nim łapkę w górę, jeśli wam się podobał i zachęcam was również do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam was również na moją grupę na Facebooku Majstry Artka, szczególnie jeżeli macie jakieś problemy z drukiem lub po prostu chcecie podzielić się swoimi projektami. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!